Pamiętacie te cudowne czasy, kiedy z Batmanem w cave'ach rozwalaliśmy creepery, kopaliśmy diaksy, emeraldy, żelazo, budowaliśmy domki? Niestety teraz nastał tego kres, bo Batman się zakochał w Kai i musiałem się wyprowadzić. Hej, siemaneczko, z tej strony Makabra, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale odcinku serii Psiak na modach. Niestety dzisiaj odcinek będzie troszkę smutny ze względu na to, że po wstępie wiecie, iż wyprowadziłem się od Batmana, bo widzicie po tabliczce, zakochał się w Kai, tak? Niestety wynikła taka przykra sytuacja dla mnie. Uznałem, że po prostu się kochają, więc musiałem tak postąpić, wyprowadziłem się. Teraz jestem bezdomny, mam swoją norkę, jednak zawsze jest to coś, tak? Widzicie, smutna tabliczka, bezdomny Makabra. Wchodzimy do środka, tutaj nie ma nic. Zrobiłem sobie farmerkę. What? Faremkę tutaj, przejście do Batmana, żeby mógł go czasem widzieć. I to tyle, tak? W moim przykrym życiu. No niestety tak musiało się stać. Trudno, to miłość, no. Co na to poradzić? Okej, skoro jestem sam i mieszkam w takim brzydkim domku, a jestem bogaty, to chyba czas coś kupić, prawda? Chodźmy, przejdźmy się, może tutaj zobaczymy coś do kupienia, a ja tam widziałem jakąś fajną latarnię morską, zawsze tam spoko do kupienia. Cześć Batman, co tam u ciebie w ogóle? Cześć Makabra. No wiesz, wszystko w porządku, tylko czekaj, bo czemu patrzysz? No bo... Ale nie, no nieważne. Kaja mi mówiła, że się wyprowadziłeś od nas, dlaczego? No bo słuchaj... Zakochałeś się w Kai, wy mieszkacie razem, nie chciałem wam przeszkadzać, no tak wyszło. No i nie przeszkadzaj, Kaja, chodź tu. Wytłumacz Makabrze, że może z nami mieszkać, bo... No możesz z nami mieszkać przecież, to nie jest żaden problem. Jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło, nie? Bo pamiętasz te czasy, jak w porcie chcieliśmy mieszkać wszyscy, nie? Mieliśmy mieszkać w porcie i tutaj wszyscy mieliśmy razem zamieszkać, a ty nagle odstawiasz jakąś błazynanę. No, ty nie pierdziel, tylko wchodź do naszego domu. A gdzie, co ty miałeś teraz robić? Ja miałem właśnie iść tutaj oprowadzać widzów po domkach, żeby coś kupić, no bo wiesz, ja mam tam swoją norę bezdomnego, więc może jak ze starych dobrych czasów chodźmy właśnie pooglądać. Słuchaj, coś ci powiem. Zrobimy tak, na razie zamieszkasz z nami, co nie? No. I uzbieramy razem na duży jakiś domek w porcie, tak jak planowaliśmy, co ty na to? No fajny pomysł, wiesz, ja tam jestem kasiasty, mam ponad 40 tysięcy, jeszcze troszkę uzbieramy i fajnie by było coś ogarnąć, więc chodźmy zobaczyć, nie? Bierzemy pochodnie w ręce i idziemy, chodźcie. Okej, tak więc drodzy widzowie, to jest propozycja na domek numer 1, jest to centrum 1 właśnie, kosztuje 100 tysięcy, jest fajnie wykonane. Nam obojgu, w sumie naszej trójce już, bardzo podoba się, ale jest coś, co bardziej przykuło naszą uwagę, a mianowicie latarnia morska, tak więc zaraz się do niej przeniesiemy i koniecznie piszcie w komentarzach, które byście woleli, czy to, czy propozycję numer 2, którą zaraz wam przedstawimy. Kategorią numer 2, którą tutaj znajdziemy, jest to latarnia. Latarnia ta prezentuje się w sposób okazały. Jak widzicie, na czubku jest ona oświecona glowstone'em, a w środku nie ma nic. Jest po prostu ciemno jak... No tak, właśnie tak. Ale nie martwcie się, ponieważ ja jest Makabrą i Skają. Jeżeli wykupimy ten dom, tą latarnię, to zadbamy o nią, żeby była kuchnia, łazienka. To jeszcze... Sypialnia? Dyniarnia, skrzyniarnia, magazyn, a także... Buda dla mnie! Buda dla Makabry, no i pokój łazienka. Mieszkalny dla mnie i Kai. A i łazienka, oczywiście, no, tak. Ja więc jest to propozycja numer 2, ale nie ma na sprzedaż tej Batmanki. No nie ma, ale za to możemy kupić wieżę za 80 tysięcy, nie? No zawsze spoko. Tak, proszę państwa, 80 tysięcy, ja jestem, powiem wam szczerze, za tą, ale to wy głosujecie u Makabry, więc musicie ocenić, którą wybierzemy. Piszcie w komentarzach albo 1, albo 2, wy zdecydujecie. Mam nadzieję, że wybierzecie latarnię, bo latarnia jest fajniejsza, ma więcej miejsca, jest taka soczysta. Tak więc głosujcie w komentarzach, tak, no dokładnie.
Okej, a w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, że wam się spodobało, nie zapomnijcie skomentować, zalajkować, wbić na mój... Zalajkować i wbić na mój fanpage na Facebooku, czyli facebook.makabra.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie, nie zapomnijcie wybrać jaką chcecie, jakie chcecie mieszkanie, w którym moglibyśmy zamieszkać, więc piszcie to w komentarzach. Była dzisiaj Kajeczka. Cześć. Ja. No i M. Barman. Cześć, Peszu. No i ja, Makabra, pan, który... Ty geju. Aha. Idź do Twista. No i ja, Makabra, który lubi dupę. No więc, nie. Ahoj, psiaki. Pa. Na razie i pa, pa.